25 dzień kwietnia, czwartek, witam na CryptoFlash, informacjach z kryptowalut, a także rynki tradycyjne. Zaczynamy od wydarzeń kryptowalut. Pierwsza z nich to tydzień blockchain w Azji Południowo-Wschodniej, prezentujący przyszłość Web3. W tym regionie zapewnia synergię blockchain Web3 w różnorodnych krajobrazach regionu. Ta inauguracyjna tygodniowa konferencja jest organizowana przez Shad Lab, wiodący koreański fundusz Web3, VC Hashed, celem zaprezentowania innowacyjnych projektów w blockchain, oferując demonstracje na żywo i wgląd w kreatywność regionu. Jest to główna konferencja, która potrwa dwa dni, natomiast całość tydzień. Bangkok, Tajlandia jest głównym wydarzeniem CBW. Konferencja prowadzona przez Shad Lab, wspomniany Hashed, gromadzi czołowe umysły pionerów w branży, aby badać sztuczną inteligencję, gry, finanse, wdrożenie Web3 w przedsiębiorstwa, innowacyjne aplikacje. Program obejmuje ponad 150 prelegentów, dwa wydarzenia specjalne, Demo Day, podczas którego zaprezentowane zostały najbardziej poszukiwane projekty z Azji, oraz Game Dame. Współorganizator jest EGG. Zapraszam, linki pod materiałem. Druga konferencja to Swiss Bitcoin 2024, miejsce spotkań niemieckojęzycznej społeczności Bitcoin, obejmująca ekscytujące wykłady, rozmowy, dyskusje, warsztaty, a przede wszystkim mnóstwo networkingu i tak widzimy sporo prelegentów. Wydarzenie w Szwajcarii. Trzecia, ostatnia, większa inicjatywa w dniu dzisiejszym to Platforma Globalnego Kongresu Blockchain w Dubaju. Rozpoczyna się dzisiaj przełomowe wydarzenie. Jest latarnią morską ekskluzywności innowacji w świecie kryptowalut. W przeciwieństwie do innych, ten kongres służy jako tajne spotkanie, gromadząc niezwykle obiecujące projekty kryptograficzne i wybraną grupę niezwykle wstępnie wykwalifikowanych inwestorów. Wydarzenie to odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Oferuje niezrównany poziom ekskluzywności, zapewniając, że spotykają się tylko najbardziej obiecujące postacie w tej kwestii. Tym, co wyróżnia, jest kongres, nie tylko kaliber projektów, inwestorów, który przyciąga, ale także szczegółowo zaplanowane i wcześniej zorganizowane spotkania, które to stanowią serce tego eventu, serce Dubaju. Tradycja spotyka się z przyszłością. Globalny kongres blockchain rozwija się jako starannie dobra platforma wspierająca połączenie, które będą kształtować krajobraz branży blockchain. Wczorajsze SP500 odnotowuje zyski po rajdzie Tesli, gwałtowny wzrost rentowności dokucza. Tesla przoduje w technologii jako siedmiu wspaniałych. Aby kontynuować paradę zarobków, TSI im pomaga rosnąć chipom. Akcje Tesli wzrosły o 12%, w tym wypadku odbiły się od 15-miesięcznego minimum. Na początku tego tygodnia producent pojazdów elektrycznych oznajmił, że przyspiesza wprowadzenie na drugą połowę 2025 roku nowych modeli pojazdów elektrycznych. Akcje spółek energetycznych idą w górę wraz ze spadkiem ropy. Zapasy ropy w USA spadły w tym tygodniu zakończonym 19 kwietnia o 6,4 miliona baryłek, co zakłóciło oczekiwania na wzrost o 1,6 milionów. Meta spada i ciągnie w dół pozostałe spółki. Prognozy dotyczące przychodów rozczarowują. Perspektywy zysków za drugi kwartał te w znacznym stopniu zrównoważyły dobre zyski za pierwszy kwartał, a sprzedaż przeniosła się na akcje innych głównych spółek technologicznych. Spadek wynika głównie z oczekiwań dotyczących wzrostu kosztów w związku z zwiększeniem przez firmę inwestycji ze sztuczną inteligencją. Chociaż takie główne firmy jak Microsoft osiągnęły już wyższe zyski dzięki sztucznej inteligencji, koszty stale rosną, biorąc pod uwagę podwyższone wymagania obliczeniowe programów AI. Dzisiejszy poranek, Azja, akcje azjatyckie spadają, Meta ciągnie upadek technologii. Japoński indeks Nikkei osiąga najgorsze wyniki w Azji, notowując spadek o 1,8% w wyniku strat na głównych spółkach technologicznych. W piątek zostanie opublikowana inflacja konsumencka w Tokio. Oczekuje się, że do kwietnia wykaże łagodny wzrost inflacji. Korea Południowa spada, ponieważ wahania technologiczne równoważą dobre zyski i PKB. Na innych rynkach azjatyckich panowała dość zróżnicowana sytuacja. Bitcoin ETF, Flow Table, wczorajsze dane. Jak zwykle o tej porze jeszcze nie ma danych BlackRock. Natomiast, jak widzimy, minus 130 milionów Grayscale BTC. No i jest to dość spora kwota, jak na dzień wczorajszy, minus 120 na chwilę obecną. Czekamy na update BlackRock. USA domaga się 36 miesięcy więzienia dla założyciela Binance CZ. Nowy Jork, założyciel Binance, największa na świecie giełdy kryptowalut. Jest to stwierdzenie we wtorek amerykańskich prokuratorów w pozwie sądowym. Zhao, skazany zostać ma 30 kwietnia, ustąpił ze stanowiska szefa Binance w listopadzie zeszłego roku, a giełda przyznała się do naruszeń. Firma zgodziła się na karę w wysokości 4,32 miliarda dolarów. Aplikacja do płatności Bitcoin Strike udostępnia usługi europejskim użytkownikom. Popularna aplikacja uruchomiła długo oczekiwane usługi dla kwalifikujących się klientów w Europie. Strike umożliwia użytkownikom dokonywanie szybkich i tanich przekazów w walucie lokalnej za pomocą sieci Lightning Network Bitcoin.
aplikacja na iOS i Androida. Klienci mogą sprzedawać swoje bitcoiny w podobny sposób, wypłacać je na swoje konta bankowe, przelewać do własnego portfela lub dokonywać płatności za pośrednictwem sieci Bitcoin lub Lightning bez ograniczeń. Ostatni rok firma Strike z siedzibą w USA szybko rozwinęła swoją działalność od Ameryki Łacińskiej, Afrykę, a jej aplikacja obecnie dostępna jest w 70 krajach. Słynny znak Buy Bitcoin, widoczny za jelen, został sprzedany na aukcji za 1 milion dolarów. Słynna wiadomość została wyświetlona w roku 2017. Gdy przemawiała Janet Yellen, aukcja internetowa rozpoczęła się po tym, jak Bitcoin osiągnął rekordową wysokość. W materiałach aukcyjnych przedmiot opisywany był jako rysunek tuszem na notesie. W notesie znajdują się także notatki Langalisa z rozprawy tego dnia. Kartka z rysunkiem znaku została usunięta z notatnika wkrótce po rozprawie. Od tego czasu został ponownie przymocowany przeźroczystym drutem archiwalnym. Langalis planuje wykorzystać dochody na finansowanie projektu oprogramowania Bitcoin. Wczorajszy news na temat BlackRock Hedera, fake news, spotkał się z krytyką w wprowadzenie w błąd. Sam BlackRock wydał dziś komunikat, że nie jest związany z tym podmiotem. Na profilu Hedera X pojawiła się informacja, jakoby gigant z Wall Street BlackRock wybrał ich blockchain do tokenizowania swoich aktywów rzeczywistych RWA. Okazało się, że przekazana informacja była źle przedstawiona i zakrzywiała jej stan faktyczny. Tak naprawdę ogłoszona kooperacja nie dotyczyła bezpośrednio największego na świecie zarządcy aktywami. W następstwie tego kurs krypto zaczął spadać Hedery. W sieci pojawiło się sporo informacji, m.in. wpisy, opisy i argumentacje. M.in. głos zabrał współzałożyciel, dyrektor generalny Arhax Rodford, który przyznał faktycznie decyzję o ulokowaniu tego funduszu na blockchain Hedery wyszła z inicjatywy jego firmy, a nie bezpośrednio od BlackRock. Tether zobowiązuje się do zamrażania adresów powiązanych z sankcjami w miarę nasilenia kontroli niewłaściwego wykorzystania USDT. Tether szanuje listę Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić szybkie zamrożenie adresów objętych sankcjami. Bank Centralny Nigerii zmuszony odrzucić twierdzenia o zamrożeniu kont kryptowalutowych. Dementuje raport stwierdzający, że wydał dyrektywę wymagającą od wszystkich banków, instytucji finansowych identyfikacji osób lub podmiotów dokonujących transakcji z giełdami kryptowalut. Zamieszanie pojawiło się, gdy bank centralny zaprzeczył tej historii, ale następnie ją usunął. Kilka godzin później stwierdził, że zarzuty rzeczywiście były fałszywe. Tesla nie sprzedała udziałów w bitcoinach mimo spadku zysków za pierwszy kwartał. Komunikat po raporcie za pierwszy kwartał 24 nie wykazują żadnych oznak sprzedaży żadnego z swoich udziałów w BTC. Jeden z komunikatów poza krypto istniał taki, iż prawdopodobnie Tesla odkupi swoje udziały. Dzięki temu da to pozytywny impuls swoim inwestorom. Hongkong wprowadzi do końca kwietnia spotowy handel kryptowalutami ETF, podążając ściśle za trendami w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa ta stanowi znaczący krok w zaangażowaniu regionu w sektor krypto. Posunięcie to stanowi część szerszej strategii Hongkongu mającej na celu zdobycie pozycji lidera na ściśle regulowanym rynku aktywów wirtualnych. Premiera wyznaczona jest na 30 kwietnia. Bitcoin dla dzieci, zasoby edukacyjne, ciekawy materiał, zapraszam do link pod materiałem. Artykuł przedstawia treści edukacyjne dla dzieci na temat Bitcoina, oferując gry, książki, programy, które upraszczają koncepcję Bitcoina dla dzieci. Artykuł ten wyposażony jest w choćby materiały YouTube na temat Bitcoina, pomysły na grywalizację poprzez gry, książki o Bitcoinach dla dzieci, opowieści o BTC, rymowanie Bitcoinów, komiksy o lepszych pieniądzach, no i proste wytłumaczenie dla dzieci, czym jest BTC w wielu materiałach wideo na ten temat. Dość interesujące. Zapraszam na grupę Telegram, kryptospekulacja chat, a także kryptospekulacja podgrupy. Standardowo losujemy zwycięzcę dnia do giveaway miesiąca w komentarzach, a dziś na listę wpisujemy. Łukasz Makowski 8944, komentarz zapinamy pasy, pozdrawiam i wpisujemy do miesięcznego giveaway miesiąca. Kryptospekulacja, czwartek, dziękuję.